Czy jesteście gotowi? Nie słyszę! To ananasowy pod wodą ma dom, SpongeBob, El Primo i Skalmar Mortis? Tak, to się dzieje naprawdę. Wszyscy fani SpongeBoba w tym momencie mogą się złapać za głowę albo i za kanciaste portki, ponieważ wielka fala zniosła całe Bikini Dolne wraz ze wszystkimi mieszkańcami do Star Parku w Brawl Stars. I szykuje się gruby update, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę. Bikini Dolne przyjdzie do Brawl Stars w ramach epickiej współpracy ze SpongeBobem kanciaste portem. Do gry zostaną dodane nowe wydarzenia, kraboburgery, nowe tryby gry oraz Skalmar Mortis. Dwóch nowych zadymiarzy, szczurzy rozrabiaka oraz samuraj mistrz sushi. Yasuo is here. Plus trochę starszych baśni z cyklu Pewnego razu podczas zadymy. Pojawienie się tajemniczej ogromnej fali tsunami przeniosło mieszkańców Bikini Dolnego do Brawl Stars. Przez ten cały tematyczny sezon SpongeBob i jego ekipa zagoszczą w parku Star w ramach wydarzenia specjalnego. Pierwszym przebraniem karnetu zadymiarskiego jest Skalmar Mortis. W karnecie zadymiarskim plus znajdziemy też dwa warianty kolorystyczne tego skina. SpongeBob El Primo zaniedbuje ćwiczenia na nogi, ale wciąż jest najsilniejszą gąbką w okolicy. I możecie odblokować go za darmo w wydarzeniu klubowym. Patryk Bass żyje pełnią życia jako ratownik, ale nie liczyłbym na niego w tarapatach. Pysi Jesse towarzyszy Gacuś Ślimak, który ma w pełni naładowane automatyczne działo muszlowe. Pan Kraptik kocha kasę, ale uwielbia też wysadzać w powietrze różne rzeczy. Plankton Daryl teraz na pewno zdobędzie recepturę na kraboburgera, co nie? Do gry zostaną też dodane nowe wzmocnienia. Tylko podczas sezonu SpongeBoba możemy odblokowywać nowe moce do naszych zadymiarzy, używając nowych wzmocnień, takich jak kraboburgery, napój wodorostowy, klarnet mechaniczny, szpatułka, ananasowy buzzgrow, bąbelki i pomyjowe klopsiki. Każda klasa ma własne wzmocnienie, które wzmacnia jej charakterystyczne cechy. A każde wzmocnienie ma 3 poziomy ulepszenia. Każdy poziom sprawia, że wasi zadymiarze stają się silniejsi. Pierwsze wzmocnienie. Choke. Krążą wokół was 3 kraboburgery. Gdy zostaną zniszczone, dają wam odporność na obrażenia, zwiększają szybkość ruchu i ładują was super atak. Drugie wzmocnienie nazywa się wsparcie. Otacza was stała strefa leczenia, a leczenie sojuszników ładuje was super atak. Kiedy użyjecie ultimate ataku, otrzymacie jednego power cubesa. 3. Maszyna zniszczenia. Trafienie wroga daje pomyjowy klopsik, zapewniający naprowadzane pociski, zwiększoną szybkość ruchu i leczenie na krótki czas. 4. Mistrz kontroli. Wasze ataki są wzmocnione przez piękną muzykę klarnetu z Skalmara. Możecie naładować do 2 muzycznych ataków, które przenikają przez ściany oraz zadymiarzy. Strzelec wyborowy. Wasz podstawowy atak zostawia ślad baniek, które ranią wrogów. Na końcu śladu eksplozja uwalnia jeszcze więcej baniek. Zabójca. Co jakiś czas będzie pojawiać się szpatuła. Gdy wrogowie mają mało punktów życia, wasze ataki natychmiast ich wyeliminują, jeśli macie szpatułę. Po pokonaniu wroga dostaniecie też wzrost prędkości i staniecie się niewidzialni. Artyleria. Po krótkim czasie odnowienia wasze główne ataki zrzucają ananasa, który razi wrogów. Zostawia zadający obrażenia obszar, a potem wybucha, rozbryzgując się i zadając obrażenia kawałkami ananasa. Co tu się dzieje? Ale pamiętajcie, wzmocnienia działają tylko w trybach gry z modyfikatorami SpongeBoba. Więc jeżeli wasz wewnętrzny Skalmar chce uniknąć koniecznie SpongeBoba, to zagrajcie sobie w jakieś inne tryby. Z pewnością zastanawiacie się, jak zdobyć takie wzmocnienia. Już wam tłumaczę. Możecie je zdobyć w nowej restauracji pod Tłustym Krabem. Wzmocnienia znajdziecie w pysznych posiłkach mocy, które są najnowszym kulinarnym hitem. Pan Krab wykorzystał okazję, aby otworzyć nowy lokal w Parku Star, gdzie możecie kupić posiłki mocy pod Tłustym Krabem za krabową forsę. Restauracja pod Tłustym Krabem ma ofertę dnia, na które możecie wydawać krabową forsę. Znajdziecie tu różne oferty, a także możecie zgarnąć przebrania waszych ulubionych postaci ze SpongeBoba. Teraz wam powiem, jak zdobyć krabową forsę. Tryby gry z modyfikatorem SpongeBoba dają darmową krabową forsę za pierwsze zwycięstwo każdego dnia. Dotyczy to też 2 zupełnie nowych trybów gry, takich jak polowanie na meduzy. W tym trybie rozgrywamy grę 3x3, gdzie gracze łapią rozsiane po mapie meduzy, a drużyna z największą liczbą meduz na koncie wygrywa. Żeby złapać meduzę, musicie ją przytrzymać w ręku przez 5 sekund. Jeżeli tego nie zrobicie, a zostaniecie pokonani, niestety wypuścicie meduzę. Drużyna z największą liczbą meduz na koniec wygrywa, więc wyeliminujcie wrogą drużynę, by zgarnąć więcej dla siebie. Drugi nowy tryb to starcie z tercetem. Głupia nazwa. Tak jak w starcie w trybie duo, tylko że jest nas teraz troje. W tym trybie bierze udział aż 12 zadymiarzy walczących w 4 drużynach.
Jest to tryb z największą ilością graczy w historii. Tak jak w starciu duo, będziemy mogli się też ożywić, jeżeli przynajmniej jeden z naszych członków drużyny pozostanie niepokonany. Oj, coś mi się wydaje, że ten tryb będzie jednym z moich ulubionych. I podejrzewam, że w przyszłości dodadzą go na stałe. Wróćmy teraz jeszcze do Krabowej Forsy. Jest wiele sposobów na zdobywanie Krabowej Forsy. Pamiętajcie, aby odbierać codzienną wypłatę od Skalmara. Wpadajcie codziennie do restauracji pod tłustym krabem, by zgarnąć darmową Krabową Forsę. Wydarzenie SpongeBoba Kancia Stoprotego potrwa przez cały sezon SpongeBob. Od 5 września do 2 października. Nowy zadymiarz, Moe. Moe jest ślepym szczurem. Znaleziono go grasującego w kanałach Parku Star. Szczura przygarnął Grom, ten co rzuca na krzyż bombami. Teraz traktuje go jako część ekipy konserwacji Parku Star. Moe to mityczna maszyna zniszczenia. Moe jest najmniejszym zadymiarzem w grze. Jest taki malutki, sięga Leonowi po kostki. Moe używa swoich zdolności kopania do utrzymywania tuneli kanalizacyjnych i siania zamętu. Używa swoich łopat jako broni do ciskania kamieniami przez mapę i zadawania obrażeń obszarowych przy każdym odbiciu. Gdy odpali swój super atak, Moe wskakuje do swojej domowej roboty maszyny do kopania i szaleje po mapie, niszcząc wszystko na swojej drodze. Może jest mały, ale wie na pewno jak narobić wielkiego bałaganu. Moe wejdzie do gry 29 sierpnia, więc już niedługo. Wy też, moi kochani, wejdźcie do gry i zawalczcie o kod PSC o wartości 100 zł, bo dzisiaj robię dla was taki mini konkursik. Aby wziąć udział, wystarczy, że w tym momencie zapauzujecie film i w komentarzu napiszecie Farel kanciasto porty. Następnie zalogujecie się do gry i wpiszecie do sklepu kod Farel. Albo wystarczy, że klikniecie pierwszy link w opisie, wtedy kodzik sam wam się wpisze. Wyniki konkursu w następnym odcinku, które pojawi się już jutro. Więc zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo jutro też zrobimy sobie konkursik, ale tym razem na karnet zadymiarski plus. Najwyższy czas, aby Park Star doczekał się knajpy z sushi. Ponieważ do gry dołącza legendarny mistrz sushi Kenji. Ten samuraj został mistrzem sushi. Wiedzie spokojne życie ze swoją rodziną w Parku Star. Ale coś mi mówi, że on próbuje ukryć coś ze swojej przeszłości. Kenji ma dwa oddzielne wzory ataku, które zmieniają się za każdym ciosem. Są to sprint oraz szerokie cięcie. W ramach super ataku Kenji celuje w obszar super cięciem, zadając potężne obrażenia i stając się nietykalnym na krótki czas. Nowy legendarny zadymiarz pojawi się w grze 26 września, a my przetestujemy go już za kilka dni. Kenji zadebiutuje też wraz z nowym przebraniem, owocowy samuraj. Czas na nowe hyper doładowania! Super atak pokoleczy ponad maksymalną liczbę punktów życia, dając tarczę o wartości nadwyżkowej liczby. Super atak Mortisa teraz wraca z maksymalnej odległości, zadając te same obrażenia i lecząc ponownie. Pociski super ataku Squeaka teraz odbijają się i dzielą jeszcze raz. Super atak Tary jest większy i trwa o wiele dłużej. Teraz podczas zbiorów klejnotów nikt nam nie ucieknie. Hyper doładowanie na niej sprawia, że jej super atak Pip rośnie jak na drożdżach i staje się szybszy. Surge osiąga maksymalny poziom i odblokowuje ulepszenie 5 poziomu na czas trwania jego hyper doładowania. Strzały Surge'a teraz dzielą się niezależnie od trafienia wroga, a podzielone pociski lecą jeszcze dalej. Surge zyskuje też nieco zwiększony zasięg. Czas na nowe skiny z kolekcji Straszne Opowieści. W sezonie październikowym wraca cykl, pewnego razu podczas zadymy, ale w nowym wydaniu. Zapomnijcie o baśniach, teraz czekają was straszne opowieści. Przebraniem karnetu zadymiarskiego jest szkieletowy Surge z chromatycznymi odmianami, nikczemny i antybohater. Na nie otrzyma nowego skina, koszmarna rycerka. Będzie was prześladować w bitwie i w waszych snach. Wytrychowy Kit otworzy każdy zamek. Co za głupia nazwa. Upiorny rycerz Draco zmienia gitarę w topór i jest gotowy rwać zadymiarzy zamiast strun. Perła Mrocznej Twierdzy jest twarda jak skała albo jak zamek ze skały. Złowroga Mandy będzie przebraniem rankingowym sezonu. Zachowała swój królewski status, ale uległa ciemności. Opętany Poco ma z wami kosę. Wszystkie nowe skiny też przetestujemy już za kilka dni, więc koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, jak podobają wam się te skiny. Czas na zmiany, a do gry zostaną dodane nowe rankingowe modyfikatory. Dwa nowe modyfikatory rankingowe. Gadżet bez końca. W tym trybie gadżety mają nieograniczoną liczbę użyć, ale posiadają 15-sekundowy czas odnowienia. Kolejny modyfikator nazywa się Pęd. Trafienie zadymiarza daje krótki wzrost prędkości. Gdy pupil, na przykład niedźwiedź lub wieżyczka, w przypadku Jessie lub Penny, zada obrażenia, ten wzrost prędkości jest zastosowany również do właściciela, więc będzie mega ciekawie. Do gry zostaną przywrócone też stare tryby gry, ale w takim klimacie halloweenowym. Rabunek zarazy, martwy ciężar oraz zadyma zombie. Do gry zostaną dodane też 3 przebrania zombie. Makabryczny gaz, zawsze wiedziałem, że jego balon był mózgiem stojącym za wszystkim.
W przeciwieństwie do gnijącego Dynamike'a, który nie używa swoich wielu mózgów zbyt mądrze. Zgniła Pam powraca z zagrobu, aby dać wam śmiertelny pocałunek. Do gry zostaną dodane też 3 przebrania na festiwal żniw. Rozświetlimy niebo tymi skinami. Księżycowy Strażnik Kruk, Księżycowy Strażnik Hank oraz Księżycowy Strażnik Chester. To nie koniec, bo do gry zostanie dodanych jeszcze kilka dziwnych skinów. Vampirro chce wyssać waszą salsę? Colette bez klepki. Ona zna prawdę, nawet jeśli się nie wydarzyła. Rico czerwony płaszcz. Teraz brakuje mu tylko motocykla. Pierwszym przebraniem rankingowym z programu Supercell Make będzie Bell Dragon i będzie dostępny podczas sezonu SpongeBob. Mam dla was prezent, jeżeli chcecie odblokować za darmo tę oto kozacką ikonę gracza. Wystarczy, że wejdziecie w link, który znajduje się w opisie i w niego klikniecie. To nie koniec niespodzianek, ponieważ od twórców gry otrzymuje jak co miesiąc kozacki skin, który i wy możecie dzisiaj zgarnąć. Napiszcie w komentarzu hashtag Moon Guardian Hang Giveaway. Wiem, że to jest mega trudne, ale jak zrobicie jakąś literówkę, to nieważne, nie będę brał tego pod uwagę. Napiszcie jak chcecie. A na sam koniec najważniejsze info. Brock odzyskuje swoją kurtkę oraz czapkę, więc możecie sobie teraz dowolnie wybierać modyfikację tego skina. Na dzisiaj to było tyle, jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem FARAL, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!